To ja się witam. W takim razie dzień dobry się z państwami, ja jestem Myszu, jest ze mną Kat i Mnichy. No, dzień dobry. I Mnichy. Ło matko. Nagrywamy to drugi raz. Zasadniczo trzeci. Zasadniczo to nagrywamy to trzeci raz. Trzeci, bo najpierw skrypty nie wyskoczyły, nie? Tak, później mieliśmy nagrane pięknie, ale... Ale ja zjebałem. Ty zjebałeś? Tak. Nie, znaczy nie ja zjebałem, ej, nie, w sumie nie zgodzę się z tym do końca. To zjebał jakiś cymbał, który pracuje w MiRelease i uznał, że dobrym pomysłem jest, żeby klikając na plik prawym przyciskiem myszy, fajnie by było umieścić tam opcję usuń wszystkie pliki i to umieścił ją na samym dole menu kontekstowego, co chyba każdemu użytkownikowi Windowsa kojarzy się po prostu z usunięciem danego pliku. Już abstrahując od sensu w ogóle umieszczania takiej opcji po kliknięciu na pojedynczy plik, ja rozumiem, że taka opcja mogłaby się pojawić, gdybym kliknął na przykład gdzieś na puste pole, ale skoro klikam na konkretny plik, to po jaki damski chuj jest mi tam opcja usuń wszystkie pliki? Naprawdę... To, żeby cię wkurwić. No. I stawiam po prostu, nie wiem, herbatę, że 90% co najmniej użytkowników przynajmniej raz była bliska dokonania tego, czego ja dokonałem. Bo ja sam byłem bardzo bliski dokonania tego chyba z 500 razy. I w końcu się stało. Miałem podobnie też pełno filmów nagranych i co by się stało, jakbym nacisnął to. Ale stwierdziłem, że wolę nie wiedzieć. No, sam z siebie jaja chcesz sobie robić. Dobra, dawaj, lecimy. Ej, kołkownica. Nie chcę cię martwić, ale znowu kołkownica mi zniknęła. Zabrałeś ją i mam nadzieję, że nie będzie się działo to, co za pierwszym razem. Bo... Zajebał i się nie bał. Że skrypty znowu się je rypną. No. Tak było za pierwszym podejściem, dlatego. Przy pierwszym podejściu na końcu nam się nie odpalił portal. I wtedy był taki sam numer, że Kat sobie sprzątnął kołkownicę, a ja jej nawet nie widziałem. Oj, tam nie przejmuj się, najwyżej przerwiemy w tym samym momencie, mamy levele i tak odblokowane. Kurwa, 5 razy będziemy to samo przechodzić. No na litość. No... Kurde. Nieśmiertelności się nażar. O, no to byłoby na multiplayerze sobie pograć w to. Deathmatch byłby ciekawy. Nie wiem, ja trochę sam w strzelanki online. Oj, tam nie będziesz obsysał. Se chyba się odmienia w sumie. Idzie do mnie duży pan. On chce się do ciebie przytulić, a ty nie chcesz mu dać. Jest trochę nie moich rozmiarów, także... Poza tym, jak to obdyskutowaliśmy poprzednio nagrywając, ja kurwa za topór we łbie nie daję, tak? Jakby któryś mi przyniósł kwiata, to mogę się zastanowić, jako że gram kobietą. A za kosę? No oni tutaj też... Ej, wypierdalaj, koleś! Ej, ale za kosę mam... byś się jeszcze zastanowił. Ale mam lagi totalne, słyszę po prostu wystrzał, a następuje on gdzieś po sekundzie. Niedobrze. Internety magiczne. A to zapewne moje. No, pewnie tak, jak nie przejmuj się. Jak tam mówiłeś, że jest nadwyrężony. Jeszcze biorąc pod uwagę, że jesteś hostem tak. W tej chwili. Dokładnie, no to robi swoje. No. Nawet moby mi się po prostu teleportują w biegu. Dobra, w końcu go zabiłem. No i toporem w raid dostałem. Dobry TP nie jest zły. No, żeby on jeszcze dobry był. Oh yeah! O, dobra, lag mi spadł gdzieś do pół sekundy. Dobra, już się znowu dzieje wesoło. Ej, wiesz co, przynajmniej Dodo nie jest jak laguje. No, można się pośmiać. Ale tylko mi laguje, chciałem zauważyć. Bo ty wiesz, jak jesteś hostem, to tobie nie ma prawa lagować. Chociaż w sumie... No nie. Raczej nie powinno... Nie, raczej nie. No bo to by znaczyło, że tworzy się gdzieś, wiesz, w pamięci serwer dedykowany, nie?
Bo są takie gry, które mimo wszystko grasz w koopie, a one tworzą ci jakieś tam... Alokują jakąś pamięć z serwera, wiesz, dystrybutora. Ja pitole, jakie laksy. Jak te bany hopy wykonuje, to już w ogóle się cuda dzieją. Bany hop, motherfucker. Dobra, u mnie też zaczęło się u mnie rzuca cię. No widzisz? I to zdrowo! No to ja to mam, że tak powiem, live action. Sprzątłeś mi kolesia, ja musiałem kołek w nogę posłać. No mi się szkielety zrespiły na ryju dosłownie. Jedź sobie! Dobry szkielet na ryju nie jest zły. Co kto lubi, powiem ci. Sio! Ja pierdzielę. Takie tam od... Takie lagi, że celowałem w szkieleta, a ostatecznie chyba w ciebie wystrzeliłem. Okej, to zabrzmiało źle. O, i umarłem, nie wiem czemu, zasadniczo. A, bo był za mną szkielet. Nie wiem. Dobra, jestem... Nie mam pojęcia dlaczego. Jestem w trybie spektatora. Nie w powietrzu latasz, łap duszę. Nie ma żadnej, o, jest. Nie widziałem żadnych dusz. Skąd was tu tylu? Z domu Bożego. O, nie dalej z powrotem. Dobra, żyjesz? Trochę. Brak amunicji, tak? Kurde, a ja się zastanawiam jak ja obrywam, a za mną szkielety mnie łoją. Czekaj, trzeba byłoby czymś w nich trafić. Robię taki manewr, że strzelam i chowam się za róg, nie? Wychylam się za rogu, słyszę dźwięk wystrzału, chowam się za róg i na rogu się pojawiają na ścianie ten... dziury po kulach, nie? Dobry lak jest. Dobry lak nie jest zły. Gorzej jak w CS-a grasz. Bo coś takiego. No to chyba painkiller to jest coś takiego. W pewnym sensie stopniu. O, multi ma. Dobra, teraz musimy iść tutaj. Ej, kurczę, koleś, co ty do mnie napierdalasz, a ja do ciebie? Ja do duszy strzelam, boże, geniusz zła i okolic. O, krzyżowca zabiłem. O, pieniążki, hajsy. Z YouTube'a, i tak ci nie przyjdą. Yet another fucked up day. Jeszcze jakby ktoś na dole był. No, coś w tym stylu. Znaczy... Ja jakbym się nie obrócił, to o. Gdzieś tu niby jest. W ścianie może utknął. Albo na dole jest faktycznie, pod którąś nawą. Dobra, znalazłem go. Jeszcze jest jakiś? Jeszcze szkielet jakiś się znalazł, czekaj. To nie jeden. Wypierdalaj. Do Afryki, chuju, dziki. Dobra. O, mnichy dwa mi spadły. Dobra, teraz musimy iść do góry. Fajnie. Czyli naokoło. Naokoło! Mam nadzieję, że właśnie faktycznie nie będzie tego co ostatnio. No. Nie wiem. Tak dużo nie zmieni, bo. Nie wiem, czy to przypadkiem też nie była wina, wiesz, jakiegoś laga, nie? Nie wiem. Że po prostu zlagowało w złym momencie i serwer mnie nie wykrył, a ciebie owszem i uznał, że nie skończyliśmy obydwaj. Nie przejdziesz. No, nie weszłeś. Nie wejdziesz! Nie no, niektóre akcje na lagu są komiczne. Strzelam w beczkę i mnich leci od wybuchu beczki, tylko że wybuch następuje, gdy mnich już powoli zbliżał się do gleby, nie? O, aczika dostałem. Aczika czy kartę? Aczika.
Dobry, a cheat nie jest zły. Spodobało ci się to powiedzenie, widzę. Słyszę w sumie bardziej. Ła! Oj, biedactwo się zjebało na dół. Zjebał się. Nie weszłeś? O, za to ja wszedłem. Zszedłem w sumie. Nie zejdziesz! Wow! Nie zejszłeś. Nie zejszłeś? Tak. Ja nie zejdę? Szkielet cię rucha w odbyt, już nie. A ten się zaciął na tym, na platformie, jak se słodko skacze. A! Idźcie, panowie! Faktycznie. No. Faktycznie się je paty zaciął. No. Spodobało mu się, wiesz. Stwierdził, że jest w wesołym miasteczku na trampolinie, nie? I... Tak. Wiii, jak se słodziak. Jaki słodziak. Ty, ale gra go zalicza do przeciwników, czy nie? Bo mi go na przykład na kompasie nie wskazywało. O, jak sypnął złotem. Nie. Ja? O. No, dzięki. Teraz jeszcze tutaj kilku i będziemy mieli koniec. Powinien być. Woohoo! Dobra, następnym razem ja chyba postawię serwer, bo... moje internety trochę więcej zniosą. Tylko, że już nie będę panią Ewą, no tego mi szkoda. Ale przynajmniej sobie na ciebie popatrzę. Oje, dobra. No to tu kończymy, trzymajcie się i popa. No i popa do następnego.